otrzymałem wtedy telefon od żony, że coś się wydarzyło. Ona mi była zapłakana, jakieś tam liberalne słowa. Czy coś się wydarzyło gdzie? W rodzinie, u żony. Znaczy, mama nie żyje, brat nie żyje. Takie pojedyncze słowa zapłakane po prostu. Szybko się udałem do domu. Zapłakałem, usłyszałem pojedyncze słowa. Mama nie żyje, brat nie żyje. Tak, tak. I? Te słowa to powiedziałem, że pan. No i co dalej? Udałem się do domu. Zastałem żonę generalnie na podłodze, w dużym pokoju zapłakaną. Siedziałem na podłodze. Pytałem się, co się stało. Też podobno, że. Natomiast z tej drugiej studni, co mieliśmy robić przy łącze, to było widać lewą stronę budynku. Natomiast z tyłu. No i po części troszeczkę prawo, ale tyłu i prawej strony to bardzo mało. Widoczne było, był bok, tak, tej posesji. Lewy bok, ale z tej studni, co robiliśmy, tak, mieliśmy tak, robić przełożenie. Oddalonej tej. Natomiast tu, co wpuszczaliśmy kamerę, to był przód przeważnie, no i troszeczkę prawej strony.